Już za moment, moi drodzy, przepis na bardzo proste i szybkie w przygotowaniu szaszłyki z karkówki, a do tego pasta z bakłażana i grillowane szparagi. Tak wyglądają. Marynata jest równie prosta, co samo przygotowanie potrawy. Sos Worcester, odrobina sosu sojowego, skórka z cytryny, miód, oliwa i troszeczkę tartego, świeżego imbiru. Marynata zawsze musi być taka, że jak jej próbujecie, to macie wrażenie, że jest przesadnie mocna. Ale pamiętajcie też, że tej marynaty nie jemy łyżkami, nie daj Boże, nie pijemy na szklanki. Ona ma zamarynować mięso. I właśnie o tym mięsie teraz dosłownie kilka słów. Plastry karkówki trzeba odpowiednio przygotować. Można od razu pokroić karkówkę, a można, i to wam chcę pokazać, po prostu ją delikatnie rozbić. Folia spożywcza rozbijamy tak, żeby ją troszkę rozluźnić. I pokroimy to wszystko na nieco mniejsze kawałki, nawet na o takie, cyk. Musimy teraz troszkę pomarynować, a najlepiej jak ono postoi około 20 minut. Szparagi są o tyle fajne, że szczególnie wtedy, kiedy są jeszcze zielone, kiedy nie są mocno zdrewniałe, można bardzo szybko przygotować na grillu, a marynata ich, czy też marynowanie szparagów, to jest prosta rzecz. Wystarczą w zasadzie dwa składniki. No może 3-4, ale proste. Oliwa, do tego czosnek w niedużej ilości, jeden ząbek. Troszkę soli od razu i pieprzu. Świeżo utłuczony czarny pieprz. Do tego potrzebny jest jeden składnik, a w zasadzie element wyposażenia każdego przyjęcia grillowego, czyli drewniane szpadki, wcześniej namączone w wodzie, po to tylko, żeby się zbyt szybko nie paliły na grillu. I na takie drewniane szpadki nadziejemy szparagi. Takie delikatne, młode szparagi są nawet dobre na surowo, więc grillowanie jest tylko po to, by nabrały dodatkowego aromatu. W ten sposób bardzo łatwo możemy je obracać na grillu. Równomiernie będą się wypiekały. Co ważne również, one są mocno ściśnięte, czyli nie będą się zbyt szybko wysuszały, ale my to przed wysuszeniem jeszcze je zabezpieczymy. Wystarczy delikatnie zawinąć je w jedną warstwę folii. W takiej folii położone ładnie się zgrillują, nie przypalą, więc możemy zrobić jedne szparagi dokładnie tak jak teraz, a drugie po prostu metodą, którą ja preferuję bardziej, czyli bezpośrednio nad żarem. Wtedy będą znacznie ładniej pachniały. Tutaj na grillu spoczywają sobie i ładnie się dopiekają bakłażany. Jednego z nich wykorzystam, by przygotować dobry mus. I zobaczcie, po otworzeniu go cały ten miąższ ocieka aromatycznym płynem. To jest ten kolor, o który tak naprawdę walczymy. Do tego czosnek, jeden ząbek, troszkę pasty sezamowej tahini, sok z cytryny, tej samej cytryny, którą przed chwilą odarliśmy ze skórki do marynaty. No i obowiązkowo troszkę świeżej kolendry. Przekładamy to wszystko do miksera. Sól, pieprz. Na samym końcu do takiego musu z bakłażana można też dolać odrobinę oliwy. Dobrze zmiksowany czosnek, dobrze zmiksowana kolendra, gładka konsystencja, aromatyczny bakłażan. 2 minutki, pasta gotowa. Gładki bakłażanowy krem. Bakłażan gotowy. Karkówkę po zamarynowaniu kładamy jeden na drugim. Te same szpadki, których używaliśmy przed chwilą do szparagów, trzeba ponabijać jedną obok drugiej, w odległości nie większej niż 1,5 cm. Pomiędzy szpadkami równo ostrym nożem nacinamy. Każdy kawałek teraz mięsa układamy na górze i robimy dokładnie to samo, czyli nadziewamy na karkówkę i odcinamy. Każdy sposób jest dobry, każdy sposób nakrojenie. Albo cieniutkie, malutkie, delikatne, albo też takie podwójne, nieco grubsze kawałki mięsa. To od was zależy tak naprawdę, a w zasadzie od tego, ilu macie gości. Oczywiście czas pieczenia szaszłyków jest relatywnie większy niż samych szparagów. Zawsze pamiętajcie, że macie różne strefy na grillu. I na początku szparagi przypieczone tutaj na mocnym żarze, w mocnej temperaturze, możecie odłożyć na bok, żeby sobie czekały, odpoczywały, a w tym czasie mięso wam dojdzie. Szaszłyki są prawie gotowe. Wykorzystuję tę odrobinę marynaty tylko po to, żeby jeszcze raz je skropić. O właśnie. Niech pachną. Niech nasiąkają. Kwaśna, lekko tylko słodkawa marynata.
doskonale się tutaj sprawdza. Znacie ten widok przypieczonej karkóweczki? No to poznajcie ją teraz w mojej wersji. Ops. Szaszłyki już możemy prawie wykładać, ale pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli chcecie zobaczyć nieco więcej, to subskrybujcie kanał Na Kuchni Lidla na YouTube. Tam jest więcej filmów, które możecie spokojnie adoptować, oglądać, a później przenosić do własnej kuchni. Na początek mus z bakłażana na talerz, w kilku miejscach. Jeden talerz na środku stołu, tak by każdy mógł sobie wziąć swojego szaszłyka. Szparagi. I świeże lidzkie kolendry. Proste, szybkie szaszłyki z karkówki, do tego grillowane szparagi i pasta z bakłażana. Ja jestem gotowy. Gotów.